Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część e, Sióstr Bitwy. Dawno nie było, gdzieś tam w grudniu ostatni odcinek, tak więc my lecimy dalej z tematem. Kolejnym, e, kolejnymi zakonami e, sióstr są siostry zgromadzenia Prioris, które są te siostry na terze. I tak, pierwszy zakon mamy zakon Świętej Róży. Płonie we mnie święty blask ucieleśnionego manifestu Imperatora. Podczas gdy twoja dusza gnije od nadmiaru zepsucia chaosu. Jestem światłem w twojej ciemności, Heretyku. Tak jak nagły wschód rozprasza cienie nocy, tak i ja oraz moje siostry oczyścimy to święte miejsce ze wszelkich śladów twojej obecności, powiedziała siostra przełożona nawiedzona Haendra Lassemer z zakonu świętej Róży. To takie nawiedzona to tylko mój, mój ee, ten dodatek. Choć Arabella została ogłoszona imperialną świętą dopiero pośmiertnie, za życia dokonała niezliczonych cudów. Nie chodzi tutaj o Arabelle i pierścień, ten, który był taki serial czeski, Arabella i z takim pierścieniem, to był tak 30 lat temu taki był, albo 40 nawet, taki serial czeski. W czasie jej podróży przez imperium służyła jako dowódczyni i symbol nadziei dla imperialnych mas na przestrzeni wielu solarnych dekad. Okoliczności jej męczeństwa nie zostały wyszczególnione w dokumentach Adeptus Ministerum, jednak ku jej chwale w połowie 38. milenium powstał nowy zakon Adeptus Ororitas, zakon Świętej Róży. Eklezjarcha Desis VI uformował ten nowy zakon z sióstr zgromadzenia Prioris. Już w pierwszych latach służby sióstr Świętej Róży udowodniły one, iż są wojowniczkami godnymi swojej czcigodnej matriarchy. Przez swoje wojny a wiary siostry Świętej Róży sprowadziły światło Imperatora do regionów Galaktyki uważanych za nieodwracalnie utracone na rzecz ciemności. Dzięki nim na imperialne łono powróciły planety rządzone niegdyś przez heretyckich tyranów, przepadły całe kabały zino mistyków, a całe imperium wzbogaciło się o setki nowych sanktuariów stanowiących posterunki świętości w najbardziej odizolowanych miejscach galaktyki. W myśl zasady, gdzie diabeł, przepraszam, imperator nie może, tam babę pośle. Miejscem zlokalizowania największej części z nich jest segmentu Multima, jednak podobnie jak za życia czyniła to sama Arabella, jej honorowe nie szerzą wiarę w całej galaktyce. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku zakonu Krwawej Róży, zakon Świętej Róży nie powstał za życia swojej świętej patronki. W czasie swojego życia oraz czynnej służby Arabella dorobiła się honorowego imperialnego tytułu wyzwolicielki. Wiele sióstr bitwy, szczególnie retrybutorek. Modli się do jej ducha o wyzwolenie ich umysłów od wątpliwości i oczyszczenia go z emocji, gdy potrzebne jest im chłodne, logiczne spojrzenie na sytuację. Ze wszystkich przybocznych alicji Dominiki Arabella była szczególnie dobrze zdyscyplinowana i zrównoważona. <laughs> Za zasłoną jej spokoju zawsze kryła się jednak determinacja, typowa dla stanowczej, śmiałej wojowniczki. Jej charakter dumnie reprezentuje symbol białej róży, trzymanej przez pancerną rękawicę. Opancerzone na biało siostry świętej Róży ucieleśniają te same cechy charakteru, kładąc trupem hordy obcych i zrodzonych w osnowie potworów bolterami ze stoickim spokojem, podczas gdy wielu słabszych wojowników zwyczajnie uciekłoby z pola bitwy. Umiejętność zakonu do nakłaniania innych imperialnych sił do współpracy okazała się kluczowa w czasie od czasu powstania Wielkiego Ryftu i nastania ery Indomitus. Kotłujące się burze osnowy pożarły setki tysięcy światów i sprowadziły na nie wieczną ciemność. Astropatyczna sieć komunikacyjna została w dużej mierze zniszczona przez psioniczną eksplozję energii osnowy, przez co miliardy błagalnych wezwań o pomoc zaginęło we wrzeszczącej rozdartej próżni. Odcięci od świata astronomikanu, nawigatorzy nie są już dłużej w stanie prowadzić imperialnych okrętów między odległymi gwiazdami, w związku z czym wezwania o pomoc, które docierają do imperialnych ośrodków władzy są najczęściej ignorowane. Większość sanktuariów Zakonu Świętej Róży jest położonych w Imperium Nihilus, jednak jedynie garstka z nich upadła na rzecz żywych koszmarów szturmujących ich połowę galaktyki. Siostry Świętej Róży pozostały stabilnym symbolem nadziei i walczą z wrogami wiary z niezmienną od pokolenia odwagą ducha. Choć wiele planet zostało pożartych przez panikę i strach, na długo nim pierwsze siły Mrocznych bogów wstąpiły na ich powierzchnię światy będące pod opieką sióstr świętej Róży przeobraziły się w bastiony oporu. Patrole Sororitas dokonują egzekucji na każdym, kto wyraża wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa imperium. Co więcej, nad regimentami astramilitarum stacjonującymi na planetach wziętych pod opieką przez zakon, dowodzenie przejęły siostry bitwy, w związku z czym żołnierze przejawiający choćby najmniejsze oznaki mutacji są natychmiast eliminowani. Na każdej ze swoich planet sororita sprowadzą obronę przeciwko legionom demonów i heretyckim Astartes, jednak siostry mm, Świętej Róży nie ograniczają się jedynie do walki na przyznanych im pod opiekę planetach. Od narodzin Wielkiego Ryftu siostry Świętej Róży niemal w cudowny sposób pojawiały się w licznych strefach wojny w całym imperium Nihilus. Niewielu ludzi kwestionuje to, w jaki sposób Sororitas są w stanie usłyszeć błagania o posiłki wysyłane z odległych planet, czy też w jaki sposób potrafią przedrzeć się przez ciemność i grozę osnowy. Ci, którzy są jednak dość odważni, by je o to zapytać, zazwyczaj słyszą prostą odpowiedź: To święta Arabella oferuje im przewodnictwo, nawet w sytuacji, gdy wola imperatora nie jest do końca jasna. Jakie są słynne kampanie, w których brały udział te siostry bitwy? Ogień wiary, data jest nieznana, 41 milenium. Armada orkowych skał, ogromnych sterowanych asteroid pełniących funkcję okrętów tra transportowych i zielonoskórych, rozbiła się na świecie Taifas I, gdzie zakąt Świętej Róży utrzymywał odizolowany posterunek sanktuaryjny. Zielonoskórzy szybko przytłoczyli obrończynie planety, jednak garstka sióstr bitwy zdołała zabarykadować się głęboko w kryptach sanktuarium. Ich modlitwy do imperatora miały, okazać się, zostać, miały się okazać wysłuchane, gdy całą planetę pochłonęła wielka solarna fala. W rozbłysku słonecznym spłonęli wszyscy orkowie, podczas gdy ukrywające się pod ziemią siostry bitwy przetrwały bez utraty ani jednej wojowniczki więcej. Druga schizma Halo, data nieznana, 41. milenium. Arcyspowiednik Cornelius ogłosił wojnę wiary, której skutkiem było spalenie na stosach wysokich na 20 metrów demagogów z drugiej schizmy Halo. Zwycięstwo sił imperium w tej wojnie zapewniły dopiero siostry bitwy z zakonu świętej Róży, które złamały kręgosłup heretyckiego kultu fanatycznie broniącego dostępu do pałacu promienności. Wojna wiary w układzie Kaurawa. Data nieznana 41 milenium. Siły zakonu. Prowadzone przez kanoniczkę Selene Agne, wspomogły imperialną krucjatę przeciwko Zinosom, heretykom i siłom chaosu w układzie Kaurawa. W czasie tej kampanii miała także miejsc, miał także miejsce krótki epizod konfliktu między siostrami a innymi siłami Imperium, 252. regimentem konserwatorów gwardii imperialnej. Oraz siłami zakonu Adeptus Astartes Krwawych Kruków. Siostry bitwy były w tej kampanii wspierane przez żywą świętą Anais, która nie opuściła swoich sióstr w obronie ich najważniejszego bastionu w Układzie, dzielnicy Sama, położonej na planecie Kaurawa Jeden Pewnie chodziło o to, że Krwawe Kruki znowu coś sobie przywłaszczyły, jak to one, prawda? Obrona Valedoru, 997 rok 41. milenium. Tyraniska flota Rui Leviathan rozbiła obronę świata adeptus ministerum Valedoru w zaledwie kilka solarnych godzin, wybijając całą populację pielgrzymów i adeptów ministerum oraz przytłaczając, ją, oraz przytłaczając barkę bitewną Zakonu Żelaznych Lordów. Siostry z małego kontyngentu Zakonu Świętej Róży stały się wówczas jedynymi świadkami całego wydarzenia, którym ledwie udało się umknąć z tej rzezi. Kampania Kryptus 998 rok 41 milenium. Kadoniczka Magda Grace poprowadziła kontyngent sióstr do wspomożenia zakonu krwawych aniołów w obronie układu Kryptus przed ofensywą floty roju Lewiatan. Większa wiara, data nieznana, 42 milenium już, na kilku planetach w regionie przestrzeni Chalnat. Imperialne kredo zastąpiono anormalną filozofią Dominium Tau. Siostry Świętej Róży odpowiedziały na ten kryzys wiary, oszczędzając w czasie konfliktu tylko tych, którzy pozostali lojalni imperatorowi oraz niszcząc wszystkich tych, którzy zostali skierowani na drogę potępienia. Wojna wciąż trwa a wojownicy kasty Ognia Tau stawiają Sororita z dzielny opór, jednak prawdziwe zagrożenie ze strony tych Zinos prezentują jedynie członkowie kasty Niebian, których fałszywe nauki większego dobra przywłaszczyły sobie już niezliczoną ilość ludzkich dusz. Gdy siostry Świętej Róży maszerują na wojnę, czyniąc to czynią to w stanie uświęconej łaski. Kolejne szeregi sióstr postępują w stronę wroga w idealnej, taktycznej harmonii, Płynnie adaptując się do zmiennych wiatrów na polu bitwy. Ich oddziały otwierają ogień Świętej Trójcy, ciężkich bolterów, miotaczy płomieni i broni melta, z dobrze wymierzoną dyscypliną. Kiedy to robią, podnoszą głos, wyśpiewując Święte Hymny ku chwale imperatora. Symfonia churalnego oddawania czci Bogu imperatorowi oraz ich rycząca na polu bitwy broń szybko zagłusza okrzyki umierających mutantów oraz odgłosy towarzyszące rozpadającym się ciałom heretyków. Siostry napierają wszędzie tam, gdzie ich wróg odsłoni swoje słabości, obrzucając to miejsce granatami frak i zalewając gorącymi wiązkami melta, jego skrzydła oraz pozycje artyleryjskie. Gdy ich wróg pokazuje jednak jedynie siłę, sorolitas utrzymują pozycje, zwierają szeregi i kładą trupem kolejne fale napastników w niszczących zdyscyplinowanych salwach ognia. Jednak to nie dyscyplina, a połączenie fanatycznej wiary oraz fizycznej siły jest ich największą bronią. Będące żywym cudem, szybkości i refleks sióstr Świętej Róży wspomagają jej nie tylko w czasie walki, ale i w czasie przeprowadzania intuicyjnego manewru przegrupowania, podczas gdy ich spontaniczne palenie wrogów żywcem na polu bitwy jest równie częstą praktyką, co masakrowanie ich przy pomocy mieczy łańcuchowych, czy też eleganckie mordowanie ich pistoletami boltowymi. Siłą zakonu często towarzyszą oddziały kapłanów Eklezjarchii. Fanatyczni przedstawiciele tej organizacji chcą być świadkami dokonywanych przez nie cudów, z uwagi na to, nawet najmniejsze misje sióstr są pełne gotowych do walki, utrzymywanych w religijnym uniesieniu ludzi. Rdzeń sił zakonu jest często wspierany przez wielu czcicieli imperialnego kultu. Ich modlitwy oraz litanie pokutne często mieszają się z hymnami bitewnymi sióstr. Kanoniczki zakonu witają tych wojowników wiary z otwartymi ramionami i pouczają siostry stojące na ich czele, że imperator może osiągać swoje cele nawet poprzez swoje najbiedniejsze, najsłabsze sługi. Sama święta Arabella również była znana zgromadzenia pod swoim sztandarem armii imperialnego Proleta proletariatu. Mówi się, że to siła jej autorytetu była w stanie przeobrazić zwykły motłoch w armię wojowników, gotowych wskoczyć w ogień w walce z wrogami imperatora. Siostry świętej Róży wierzą, o wiele mocniej niż siostry z innych zakonów Adeptas sororitas, iż są one nie tylko oddanymi służkami Boga imperatora, są one również przekaźnikami jego świętej woli. To przez nie jego chwała ucieleśnia się w całej galaktyce, jako że ich słowa i czyny są prowadzone przez jego niezgłębioną mądrość. Zakon naucza swojej siostry, że zwycięstwo przychodzi tylko i wyłącznie za sprawą wiary. Jeśli wojowniczka ma w sobie dość wiary, może nakazać pożarcie swoich wrogów samym gwiazdom, a imperator je do tego zmusi. Siostry pamiętają o tej sentencji przy okazji każdego starcia, każdej wojny i każdej krucjaty, wierząc, że rzeź ich przeciwników była od zawsze ich przeznaczeniem. Nawet jeśli siły zakonu poniosą ciężkie straty, siostry wierzą, że to również było częścią planu imperatora. Pojedyncza męczenniczka jest w stanie rozpalić ogień nienawiści w tysiącu dusz, dając początek prawdziwemu pożarowi wiary, którego nie da się ugasić. Ich wierzenia sprawiają, że wokół sióstr roztacza się atmosfera pobożnego spokoju, bardzo podobna do tej, która otacza również świętą Arabelle. Była ona znana ze swojej spokojnej natury, nawet w obliczu horrorów galaktyki, a wśród przybocznych alicji Dominiki to ona była zawsze najbardziej opanowana. Często mówi się, że Arabella była osobą kluczową w negocjacjach między Dominiką a wojownikiem Adeptus-Krystodes, który doprowadził matriarchy Sororitas przed Złoty Tron. Podobno to właśnie po upadku rządów krwi Arabelli przyznano honorowy tytuł wyzwolicielki, jako że w swej mądrości chciała ona zrzucić oplatające wiernych łańcuchy strachu i zwątpienia. Oraz wyzwolić ludzkość od zła niewiernych. Choć była ona niezwykłą wojowniczką, jej prawdziwą siłą były liczne cuda, które miały miejsce przy jej obecności. Każda z przypisanych jej cudów ma własną opowieść, zazwyczaj o heretykach, którzy eksplodowali w chwili, gdy, Arabe gdy Arabella na nich spojrzała, których ciała zostały zmiażdżone pod wagą ich własnej niegodziwości lub których oczy zostały stopione po tym, jak skupili wzrok na jej chwalebnej postaci. Jakie są znane siostry Świętej Róży? Oczywiście wspomniana święta Arabella, patronka patronu, zakonu. <laughs> nie patronka patron, tylko patronka zakonu. Choć ta od dawna martwa męczenniczka nigdy nie prowadziła swojego zakonu w bitwie, powstał on na jej cześć. Była ona jedną z pięciu kompanek Alicji Dominiki i jedną z założycielek siostrzeństwa Adeptas sororitas. Była ona ostatnią ocalaną z sześciu sióstr, które wstąpiły do sali tronowej Imperatora Ludzkości. Arabella przepadła bez śladów w 36. milenium, na krótko po śmierci siostry Miny. Jej ostateczne losy nie są znane. Kanoniczka Magda Grace była kanoniczką zakonu zmagającą się ze zmiennymi, brutalnymi przeciwnościami losu w całej galaktyce na przestrzeni 83 lat służby. Już od dzieciństwa była uczona, że ludzie prawi posiadają w sobie wewnętrzną siłę, istny rdzeń z żelaza, którego nie są w stanie skruszyć nawet najgorsze doświadczenia. Ludzie przebywający przez dłuższy czas w jej otoczeniu szybko odkrywają, że podzielają jej poglądy, zaczynają wierzyć, że imperator naprawdę strzeże swoje wierne sługi, a śmierć w walce ku jego chwale jest powodem do odejścia z tego świata z uśmiechem na ustach. W trakcie kampanii Kryptus, wymierzonej we Flotero i Leviatan, mającej miejsce w 998 roku 41. milenium i toczonej na świecie nocy Desekran, kanoniczka Grace toczyła nieustanną walkę ze strażą przednią tyranidów, broniąc swej pozycji. Nieustannie podnosiła na duchu załamujące się siły jednostek obrony planetarnej, której oddziały były zaangażowane w serię rozpaczliwych starć pod powierzchnią miasta stołecznego planety, polując na genokradów żyjących w podmiejskich kanałach i tracąc kolejnych kamratów na rzecz tyranickich bestii. Gdy Magda, gdy Magda ostatecznie triumfalnie wyszła z kanałów, pod jej okiem na policzku widniało sine rozcięcie, pamiątka po Liktorze, który polował na nią dniami i nocami, do czasu, gdy kanoniczka trafiła go w łeb celnie wymierzonym boltem. Jej zakon został następnie przeniesiony na Lysios, gdzie miał zająć się polowaniem oraz eksterminacją pogańskiego kultu czcicieli gigantów. Kiedy jednak tyranidzi zaatakowali również i tę planetę, siostry szybko przeobraziły się z łowców czarownic w zbawczynie. Pod dowództwem kanoniczki Grace siostry Świętej Róży dobrowolnie poświęcały się w walce o zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Lysios, dając im czas na ewakuację. W czasie bitwy na planecie <coughs> Magda Grace zmarła śmiercią męczeńską u progu zbawienia, gdy polujący na nią od czasów misji na deseran Liktor wytropił ją raz jeszcze. Kanoniczka Selena Agna była kanoniczką dowodzącą siłami zakonu w czasie kampanii w układzie Kaurawa, w czasie mającego tam miejsce powstania heretyków i Zinos. Kanoniczka Agna i jej siostry stoczyły w trakcie tej kampanii walkę również z siłami zakonu krwawych kruków oraz z 252 regimentem konserwatorów z Astra Militarum. Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Zakon Świętej Róży, siły gwardii stacjonujące w układzie stanowiły zagrożenie dla ich misji z uwagi na odmowę ich dowódcy w kwestii uznania autorytetów sióstr bitwy, a kosmiczni marines byli zepsuci, po części odpowiedzialni yy, i po części odpowiedzialni za wielką burzę osnowy, która pochłonęła cały układ Kaurawa. Siły zakonu pod dowództwem Agny postanowiły więc oczyścić układ ze wszystkich stacjonujących w nim sił, zarówno zinos i parszywych heretyków. Jakie są relikty zakonu? Światło świętej Agnety. Emanujące z adamantowej kuli, światło świętej Agnety jest iluminacją oślepiającą żywcem, e, żywcem cienie wypływające z wielkiego e, ryftu. Na samej kuli wypisano wszystkie cuda dokonane przez świętą Arabellę za jej życia. Jej opromieniające prawdziwe zło światło sprawia, że ci, którzy ucieleśniają demoniczne zepsucie, kulą się ze strachu. Dotyk jej aktynicznego, delikatnie wznoszącego się blasku powoduje zajęcie się ciał wrogów imperatora, świętym ogniem. Jak wyglądają siostry bitwy? No, mają cycki i takie tam, e, dobra, dobra. E, szaty sióstr świętej Róży są czarne i kontrastują z ich pancerzami, które są białe, obramowania ich płaszczy są czerwone, podobnie jak używana przez nie broń. Symbolem zakonu jest prosta biała róża. I tyle, jeśli chodzi o e, kolejny odcinek Sióstr Bitwy, i tym razem były na tapecie siostry e, Świętej Róży. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia pewnie w czerwcu, <laughs> może wcześniej, e, z kolejnym odcinku o siostrach Bitwy. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.